Dni Dębicy, czyli muzyczne święto miasta, zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend mieszkańców czeka dwudniowa zabawa. Oficjalne otwarcie wydarzenia w sobotę o godzinie 18:10. Czy tegoroczna impreza zatrze ubiegłoroczne niepowodzenia? Nie odbyły się wtedy trzy koncerty: Dawida Kwiatkowskiego, Sióstr Weiss i Electric Light Orchestra Classic. Sprawy finansowe wciąż nie są uregulowane. No musieliśmy zapłacić, bo oni byli gotowi do pracy, a do pracy i do występu nie dopuściła ich firma nagłaśniająca. Firma, która obsługiwała, żąda od nas bezczelnie zapłaty drugiej części wynagrodzenia, bo pierwszą musieliśmy uiścić w przedpłacie. Tej drugiej części im nie zapłaciliśmy, bo oni nie wykonali należycie swojego zadania. Koła młyńskie sądów polskich i pewnie nie tylko polskich mielą bardzo powoli. Ja nie wiem, kiedy to się zakończy. Sprawa jest w sądzie. Czekamy na kolejne spotkania, na kolejne rozprawy, także nie umiem powiedzieć i nawet przybliżonej daty, kiedy nastąpi finalizacja tej nieprzyjemnej dla nas sprawy. Gwiazdami tegorocznych Dni Dębicy będą Michał Szpak i zespół Kombi. Zagrają także kapela Pieczarki, kapela Hanki Wójciak oraz Mateusz Mijal z zespołem. Nie zabraknie również lokalnych artystów i jubileuszowego korowodu. Impreza wpisuje się bowiem w jubileusz 660-lecia nadania praw miejskich. Burmistrz miasta Mariusz Szewczyk i Miejski Ośrodek Kultury zapraszają do wspólnej zabawy.